Na ten mecz składało się nie tylko nastawienie przed dzisiejszym meczem, ale cała nasza praca przez poprzedni okres, przez dwa tygodnie ostatnie. Naprawdę ciężko pracujemy na treningach. Tak jak mówił trener, przez taką ciężką pracę należą się zwycięstwa, także dzisiaj pokazaliśmy, na co nas stać. Dzisiaj miałem wrażenie, że byliśmy skupieni od początku do końca. Wyszliśmy zmotywowani, cały czas wjechaliśmy głową, tak? Nie popełnialiśmy głupich błędów, graliśmy dobrze zagrywką, nie robiliśmy dużo błędów. Myślę, że to było kluczowe. Przede wszystkim cieszymy się, że zakończyliśmy rok zwycięstwem. Pierwszym 3-0, też było to dla nas bardzo ważne. Wiedzieliśmy, że jak zagramy swoją siatkówkę i zaprezentujemy się tak jak na treningach przez ten ostatni okres, bo dobrze trenowaliśmy, to wygramy to spotkanie, byliśmy pewni siebie i tak jak powiedziałem, bardzo cieszymy się, że rozjeżdżamy się do domów na święta w dobrych humorach. Byliśmy dobrze przygotowani taktycznie, świadczy o tym chyba liczba bloków. W pierwszym secie praktycznie drużyna AZS-u na czysto nie wchodziła w nasze boisko cały czas, albo był wyblok, albo blok, albo broniliśmy te piłki i myślę, że to było kluczem do wygrania tego pierwszego seta do 17. Pozostałe sety wiadomo, wiedzieliśmy, że AZS się nie położy, oni też walczą, można powiedzieć, o życie, o utrzymanie w tej lidze. Wiedzieliśmy, że będą grali dobrze, teraz mieli też wzmocnienia, nowych kilku zawodników, też nie wiedzieliśmy, na co być przygotowani tak naprawdę, kto wyjdzie, więc cieszymy się, że wygraliśmy. Przygotowani na nagle przeciwnika, to chyba nie zależało dużo od nich, tak naprawdę my nie zagraliśmy tego, co graliśmy wcześniej w dwóch spotkaniach, które udało nam się wygrać. Chcieliśmy podtrzymać tą dobrą pasę, przejechać do Kielc i wywieźć też punkty stąd. Chcieliśmy bardzo oczywiście zwyciężyć, no i niestety nie wyszliśmy w ten mecz dobrze, tak jakbyśmy chcieli. I szkoda, bo na pewno chcieliśmy sobie zrobić fajny prezent na święta, niestety nie wyszło. Kielce wygrywają zasłużenie zawsze. Po dwóch setach liczyliśmy na to bardzo, że ten mecz jeszcze będzie długo trwał. Chcieliśmy oczywiście przeciągnąć to, jak tylko da się, ale no, tak jak mówię, no nie zagraliśmy dzisiaj takiego spotkania, na które i siebie gdzieś tam zawsze przyzwyczajamy do dobrej gry i na pewno kibice też na pewno oczekują od nas lepszej gry i lepszych wyników. No, na razie po tych dwóch zwycięstwach, które były, dzisiaj jest kolejna porażka, tak naprawdę nie podnosimy się w górę tabeli. Szkoda, że tak się żegnamy, ale myślę, że w nowym roku już będzie troszeczkę lepiej, każdy gdzieś tam troszeczkę pomyśli nad sobą, nad naszą grą i powinno być lepiej. Zagraliśmy przede wszystkim to, co zawsze gdzieś tam pokazujemy, czyli emocje, pokazujemy, można powiedzieć, charakter, pokazujemy gdzieś tam radość po każdej akcji. To jest to, czego ja uczę chłopaków i czego przede wszystkim od chłopaków oczekuję. Ale poza tymi aspektami również istnieją aspekty siatkarskie, gdzie czasami nie do końca nam wychodzą, tak? W dzisiejszym meczu naprawdę pokazali się poza tym, że byliśmy całą drużyną i chłopaki, którzy stali w kwadracie i drużyna na boisku, cała szóstka, która grała, pokazała, że jest ekipą bardzo dobrą, jeżeli chodzi o całą mentalność zespołu i przede wszystkim pokazała się bardzo dobrze siatkarsko. Wyszliśmy bardzo dobrze w liczbach, ale mówię, na pewno spotkanie o to, co nie chodzi, podobało się kibicom, troszeczkę tych kibiców przyszło, można powiedzieć, sponsorów, władzy miasta, więc bardzo cieszy ta wygrana. Drużyna z Częstochowy popełniała tych błędów, że tak powiem, w momentach, kiedy nie powinna popełnić. My te błędy wykorzystywaliśmy, można powiedzieć, bardzo dobrze, gdzieś nasza gra na kontrze, gdzieś tam bardzo dobrze przygotowani byliśmy do tego meczu, można powiedzieć, taktycznie, duża liczba wybloków. Nie wykorzystaliśmy kilku kontrataków, które gdzieś tam mieliśmy, gdzieś tam rozgrywający mieszał się z hype'em, ale mówię, już pomijam ten fakt, wyciągamy same pozytywne aspekty, zagrała cała drużyna, zagrała dobre spotkanie siatkarskie, więc chciałem się tylko na tym skupić i tak zakończyć, można powiedzieć, ten rok. Wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować z tymi chłopakami, można powiedzieć, ten rok. Ciężko jest rok, te kilka miesięcy pracy, ten sezon, te pół sezonu, które spędziłem z chłopakami, bardzo dużo mi dały pod względem sportowym. Bardzo wielu rzeczy się nauczyłem. Nie pomijam fakt, że dużo rzeczy nauczył mnie, można powiedzieć, Dariusz Daszkiewicz, trener, z którym tutaj do tej pory, można powiedzieć, bardzo dobrze utrzymuje naszą znajomość, ale od chłopców. Naprawdę dużo można od chłopaków wyciągnąć. Przede wszystkim to, że jestem na nich otwarty, na ich sugestie, na ich propozycje, na ich, że tak powiem, pomysły, bo mają naprawdę bardzo dużo pomysłów. Już grali w bardzo dobrych, gdzieś tam, można powiedzieć, klubach młodzieżowych. Mają również, gdzieś tam mogą powiedzieć swoje zdanie. Na pewno nie jestem trenerem, który będzie to blokował. Wręcz przeciwnie, zawsze mogę sobie porozmawiać, zawsze mogę czegoś od chłopaków
się nauczyć i również im coś ciekawego podpowiedzieć i wnieść można powiedzieć, w ich chrześcijańskie życie, więc mam nadzieję, że z tymi chłopcami również będzie mi dane dobrze pracować w kolejnym sezonie, w kolejnych miesiącach, można powiedzieć, w tej całej drugiej rundzie, bo mówię, no jestem szczęśliwy, że mi się trafiła taka ekipa i na pewno wyciągam z tego taki wniosek, że warto inwestować w młodych chłopaków, warto, że tak powiem, poświęcać ich czas, nawet kosztem tego, że ta gra gdzieś tam faluje, ta gra jest jak sinusoidalna, ona nie jest w jakiś sposób stabilna, ale warto, bo mówię, takie chwile jak dzisiaj odbijają, można powiedzieć, gorycz wszystkich porażek. Chcemy dostać się do tych playoffów, to jest, można powiedzieć, nasz cel, ale przede wszystkim skupiamy się na każdym meczu. Na każdym meczu się skupiamy, nie patrzymy też za bardzo w przyszłość, skupiamy się z tygodnia na tydzień, gramy mecz, skupienie, przede wszystkim mamy grać dobre spotkania. Nie mamy nacisku, że musimy panowie wygrać, że nie wiem, że umrzemy jak nie wygramy, że ktoś nas wyrzuci. Nie mamy takiego nacisku, w żaden sposób. Przede wszystkim ci chłopcy mają grać dobrą siatkówkę. To jest mój priorytet i to jest ich priorytet. Oni doskonale o tym wiedzą. Nigdy nie mają ode mnie żadnego przymusu. Oni mają przede wszystkim dobrze prezentować się siatkarsko i oddawać całe serce i na treningach, i na boisku. Trzeba inwestować w młodzież. Nasz klub idealnie to pokazuje, że inwestujemy w młodzież. Mamy młodych chłopaków, którzy oddają serducho i nie przyjeżdżają tu po odcinanie kuponów, nie mają tutaj dużych pensji, nie mają dużych pieniędzy, grają po prostu dla swojego rozwoju i to jest tym wszystkim najpiękniejsze, że przyjeżdżają, żeby się rozwijać, tak? A przy okazji jakoś można powiedzieć przetrwać to wszystko. Mam nadzieję, że nadejdą lepsze czasy dla kileckiej siatkówki, że można powiedzieć, ktoś się znajdzie, kto będzie chciał, że tak powiem, wejść w tą siatkówkę i nam pomóc, żebyśmy byli przede wszystkim stabilni zarówno i finansowo i przez to będziemy stabilni jako drużyna, bo mówię, to jest dość ważne, żeby ci chłopcy mieli przede wszystkim jedną rzecz zagwarantowaną, bezpieczeństwo, żeby wiedzieli, że te pieniążki przyjdą, żeby wiedzieli, że mogą spokojnie spać, że mogą, że tak powiem, opłacić sobie mieszkanie. To jest niezmiernie ważne, bo wtedy możemy my jako sztab trenerski skupić się wyłącznie na jednym aspekcie, na aspekcie siatkarskim i do tego będziemy dążyli jako klub. Mam nadzieję oczywiście i wierzę w to z całego serca, wierzę w nasz klub kielecki. Naprawdę każdemu życzę takiej wiary jak swoja, bo mam nadzieję, że zobaczymy tutaj naprawdę jeszcze nie raz bardzo dobre widowisko i bardzo dobre zawody przy udziale przede wszystkim młodych, ambitnych chłopaków, bo w nich jest cała przyszłość. Po pierwszy raz od 10 lat w kwietniu moi juniorzy, że tak powiem, już byli juniorzy, awansowali do finału Mistrzostw Polski Juniorów, które odbywały się w Kętrzynie. Mówię, to jest dla mnie, można powiedzieć, spełnienie marzeń. Ja o tym zawsze marzyłem i w tamtym roku oczywiście to udało się zrealizować. Mamy bardzo fajnych młodych chłopaków. Niestety jesteśmy oddzieleni jako klub. Grają młodzi jako UKS Lubicki Kielce. Grają bardzo dobrą siatkówkę, to bardzo wygląda, szkoła jest bardzo profesjonalna, mamy bardzo dobrą kadrę trenerów i bardzo dobrych chłopaków, którzy mam nadzieję w przyszłości zasilą szeregi naszej drużyny. O to nam oczywiście głównie chodzi.